dobry, znajdujemy się w sali gimnastycznej drugiego gimnazjum samorządowego w Bolesławcu. Dzień dobry pani. Witam na portalu w gazecie Bolesławcu. Poproszę powiedzieć, jakie zawody tu się odbywają? W dniu dzisiejszym w hali drugiego gimnazjum w Bolesławcu odbędą się finały dolnośląskie gimnazjady młodzieży w siatkówce chłopców. Cztery najlepsze zespoły ze stref naszego województwa dzisiaj rozegrają turniej o tytuł Mistrza Dolnego Śląska. Ze strefy jeleniogórskiej gospodarz dzisiejszych zawodów, gimnazjum nr 2 z Bolesławca, strefa legnicka to drużyna z gimnazjum nr 3 z Głogowa. Ze strefy wałbrzyskiej mistrzem zostało gimnazjum nr 2 z Bielawy i ze strefy wrocławskiej drużyna gimnazjum nr 5 z Wrocławia. Kto jest według pani faworytem tego finału? Trudno powiedzieć. No wszystkie drużyny w zasadzie co roku się spotykają. W zeszłym roku Wrocław wygrał. Możliwe, że w tym roku również i Wrocław wygra. Trudno powiedzieć. Ale naprawdę poziom jest bardzo wyrównany. Losowanie było, nie ma, także nie jest to system najbardziej sprawiedliwy, każdy z każdym. Natomiast rozlosowane zostały dwa półfinały, z których przegrani zagrają mecz o trzecie miejsce, a wygrane zespoły o pierwsze. Kibicujemy najlepszej drużynie. Kibicujemy najlepszej drużynie. I życzymy sportowej walki. Życzymy, tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję.